Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj robimy domowe lody, takie jakie były kiedyś robione przez nasze mamy czy babcie. Podpowiem Wam, jak je przygotować prosto, szybko, oczywiście nie licząc czasu zamrażania, oraz co zrobić, aby lody były jedwabiście gładkie w domowych warunkach bez maszyny do lodów. Zanim zaczniemy, nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału. Pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka powiadomień, aby dostawać informacje o nowych filmach. Wpadnijcie też koniecznie na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. Zapraszam. A jeśli przepis Wam się podobał, możecie się zrewanżować, stawiając mi wirtualną kawkę. Pół litra, czyli dwie szklanki tłustego mleka, wlewamy do garnka. Dodajemy 50 g, czyli 1/4 szklanki cukru i cukier waniliowy lub opakowanie cukru z prawdziwą wanilią. Całość podgrzewamy do zagotowania, mieszając od czasu do czasu. Ja użyłam takiego mleka, ponieważ miało najwięcej tłuszczu ze wszystkich dostępnych w sklepie. Część mleka możecie też zastąpić słodką śmietanką. 6 żółtek i kolejne 50 g, czyli 1/4 szklanki cukru, ucieramy do białości mniej więcej 5 do 7 minut. Gdy mleko się zagotuje, cienkim strumieniem wlewamy je do utartych z cukrem żółtek, mieszając najlepiej drewnianą łyżką lub trzepaczką. Następnie cały krem przelewamy znowu do garnka i podgrzewamy na bardzo, bardzo wolnym ogniu, cały czas mieszając. Masa powinna osiągnąć temperaturę 85 stopni. Można się obyć spokojnie bez termometra. Umówmy się, nasze babcie raczej nie miały takich ułatwień. Po osiągnięciu tej temperatury krem w garnku wyraźnie gęstnieje. Jego konsystencja zmienia się z wodnistej na taką, która przypomina taki rzadki budyń. I taki krem zaczyna oblepiać zanurzoną w nim drewnianą łyżkę. Gdy tak się stanie, gdy to zauważycie, od razu wyłączamy ogień, ponieważ dalsze podgrzewanie spowoduje zważenie się całości i będziecie mieli wielką, słodką jajecznicę. Mieszając od czasu do czasu krem studzimy. I na tym etapie można też dodać do niego dowolne smakowe dodatki. Czekoladę, owoce, owocowe pióre, nutelle, co tylko chcecie. Gdy krem całkowicie wystygnie, wstawiamy go do zamrażalnika. Aby lody były gładkie, przez pierwsze 2-3 godziny zamrażania wyjmujemy je z zamrażalnika co 20-30 minut i miksujemy krótko mikserem z końcówkami do ubijania. W ten sposób rozbijamy duże kryształki lodu i nie pozwalamy im formować dużych kształtów, a lody pozostają gładkie dzięki temu. Smacznego!